Rozmawiamy z Robertem Glińskim, reżyserem filmów Niedzielnej Graszki i Cześć Tereska, pokazywanych tutaj w sekcji polskiej klasyki na Warszawskim Festiwalu Filmowym. Oba te filmy mocno czerpią z poetyki dokumentu. W jaki sposób jest to dla Pana ciągle aktualny sposób narracji? Jak to się odnosi w ogóle do współczesnego kina? No, film w ogóle się żywi prawdą, a prawda to jest realizm. No, to jest jakaś scena zaobserwowana, która jest prawdziwa i tak dalej. Zabawne, ja jestem uczniem Wojciecha Hasa. Wojciech Has, czyli reżyser, który jest kreatorem wielkich, wspaniałych, fabularnych scen, zawsze nas uczył tego, że musimy czerpać z życia. Wyganiał nas na ulicę, żebyśmy podglądali ludzi, żebyśmy podglądali to, co się dzieje między ludźmi, coś prawdziwego, żebyśmy sobie zapisywali i potem to używali w filmach. I coś takiego, myślę, że zostało. Że ta tkanka filmowa to jest taka prawda wzięta z życia, i bo ona nas szokuje na ekranie, ona niesie jakieś emocje, to jest sedno. To, gdybyśmy tak szukali na przykład takiego porównania z literaturą, to taki proces u Białoszewskiego przebiega, że mamy takie bardzo silne czerpanie z tego, co jest za oknem, z tego, co jest na korytarzu, z tego, co jest w windzie w bloku mieszkalnym, szumy, zlepy, ciągi, które są tutaj wokół nas, ale to wszystko podniesione już przez tego twórcę albo autora do jakiegoś poziomu kreacji, do poziomu jakiejś interpretacji. I myślę, że taki podobny proces przebiega u każdego filmie, no bo film opiera się jednak na jakiejś w miarę realnej sytuacji między dwojkiem, drogiem ludzi, jest jakaś historia i to wszystko jest wzięte z życia. I teraz, idąc za tym dalej, jeśli mamy jakąś scenę filmową, to ja bardzo często szukam jakiegoś odnośnika prawdziwego, to znaczy, że szukam jakiegoś kontekstu, który rzeczywiście się rozgrywa gdzieś za plecami bohaterów, który jest prawdziwy. No i niektóre z moich filmów rzeczywiście są bardzo takie i prawdziwe, i wywodzące się, i czerpiące z rzeczywistości, a niektóre troszkę od tej rzeczywistości odjeżdżają, to zwłaszcza te filmy historyczne, one są no, już taką tkanką bardziej kreacyjną. Film Niedzielnej Graszki był zatrzymany przez cenzurę, to był tak zwany pułkownik. Jestem ciekawa, jakie to jest odczucie dla reżysera, jak to wygląda? Jak to się rozgrywa w ogóle? Jak film jest zatrzymany, to boli serce, no to boli, to jest tak, no film jest, tak jest, użyję takiego porównania dosyć tandetnego, no film jest pewnego dzieckiem reżysera. Jeśli dziecko pakują do więzienia albo trzymają gdzieś na półce i to dziecko nie może iść w świat, nie może iść do ludzi, nie może funkcjonować, no to ten, który to dziecko, że tak powiem, urodził, cierpi. No więc rzeczywiście jest to taki moment, co robić, gdzie znaleźć swoje miejsce, jak przedsięwziąć kroki, żeby ten film z tej półki zdjąć i tak dalej, i tak dalej. Więc no to jest taka no, pełna goryczy i smutku sytuacja, no ale na szczęście to trwało zawsze kilka lat. No, te wszystkie filmy, które były w latach 80. zapułowane, powiedzmy od Przesłuchania Bułgajskiego przez Nadzór Wieśka Saniewskiego, Matkę Królów Zaorskiego i właśnie Niedzielnej Graszki, no to 4-5 lat była ta półka, a potem już one powoli zaczynały wychodzić w świat. No i to fantastyczne, bo wtedy te dzieci idą i pokazujemy je, także to wtedy jakoś człowiek odżywa. Sekcja polskiej klasyki jest w tym roku prezentowana tutaj pod patronatem Stowarzyszenia Krytyków Filmowych FIPRESKI. Czy może Pan powiedzieć, jak układają się te relacje reżyserów z krytykami filmowymi? To relacja z krytykami jest bardzo skomplikowana. Ja myślę, że to jest taka forma, nie, to nie jest małżeństwo, które przeżywa różne kryzysy, jest i miłość, i nienawiść, ale
bo nie ma żadnych formalnych tutaj czynników, które nas wiążą. Natomiast no to, co nas łączy, to jest miłość do tego, co jest na ekranie, ale nie zawsze ta miłość, że tak powiem, się rymuje. To znaczy, coś się podoba reżyserowi, się nie podoba krytykowi albo odwrotnie. Więc te relacje bardzo dziwnie się układały, ale summa summarum ja myślę, że jest coś takiego, że zwycięża ta miłość do kina. To znaczy, że pomimo, że są jakieś napięcia, no bo co, no, krytyk ogląda film i potem smaży mi jakąś straszną recenzję, więc ja jestem wstrząśnięty, próbuję jakoś z nim pogadać, żeby zrozumiał, że to nie chodziło o to, tylko o tamto i czy ten film to jest zupełnie co innego. On oczywiście w to nie wierzy i tak dalej, i tak dalej. Ale generalnie potem zwycięża jakaś taka miłość do kina i właściwie ze wszystkimi krytykami w Polsce mam w miarę przyzwoite relacje i nawet się lubimy, pomimo, że czasami no, nasze i oceny i te krytyki bardzo się różnią, więc ale to jest myślę fantastyczne w tym, że to nie pracujemy w fabryce gwoździ, gdzie jest jakby jednego rodzaju produkt i wszystko jest takie, a nie inne, natomiast tutaj no, możemy rozmawiać i myślę, że ci krytycy, zwłaszcza krytycy, którzy są wychowani w tym stylu takiej starej krytyki, która nie mówiła to złe, to niedobre, to dobre, bo tak można mówić o zupie pomidorowej, prawda? Zupa jest niedobra albo zupa jest dobra. Natomiast film no, niesie pewne myśli, coś jest lepiej zrobione, coś jest gorzej, ale zawsze no, ma jakiś kontekst albo społeczny, albo polityczny, albo myślowy i o tym trzeba rozmawiać. I ta krytyka stara, reprezentowana przez Bolesława Michałka, Konrada Berharda, no, tych wspaniałych krytyków polskich, ona bardziej się zajmowała tą stroną myślową, to znaczy analizowała filmy pod kątem, co ten film niesie kulturowo, a nie, czy jest dobry albo zły, bo to są oceny bardzo subiektywne. Czyli nie wystawiała gwiazdek, krótko mówiąc. Tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tego, no ale myślę, że te gwiazdki na pewno będą spadać i w związku z tym, jak gwiazdki spadają, to wyrażamy życzenie. Życzenie jest takie, żebyśmy kochali polskie filmy. My, reżyserzy i krytycy, czyli wszyscy.